Sponsorem programu jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, lider branży mięsnej. Sponsorem programu jest firma Hello Logistics, lider spedycji krajowej i międzynarodowej. Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie na wielkiej debacie o powołaniach kadry do kadry Michała Probierza na te jakże ważne mecze barażowe. Dzisiaj z nami trener Henryk Kasperczak prosto z Francji, legenda naszej piłki, afrykańskiej piłki, były trener Wisły Kraków. Witam serdecznie między innymi, panie trenerze. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich oczywiście słuchaczy. Także witam was wszystkich, którzy biorą udział w tym wszystkim. Tak, jest z nami też Jaromir Kruk, prosto z Kielc, dziennikarz tygodnika. Witam serdecznie. Ja chciałem podziękować tutaj Marcinowi Dziarmaze za zapewnienie warunków technicznych. Jak usłyszał, że uciony mam wystąpić, to mi to ogarnął komputer szybko, także wszystko jestem do dyspozycji. Tak, jeszcze, jak trenera Kasperczaka widzę, to zawsze człowiek się cieszy. Dzisiaj akurat o mistrzostwa świata w Argentynie czytałem. Dziękuję za dobre słowa. Dziękuję. Jak zawsze trenerze, jak zawsze. Tak, jak zawsze, jak jest trener Kasperczak, to naprawdę człowiek się też cieszy u mnie w programie. Słuchajcie, panowie, powołania Michała Probierza. Ja pozwolę sobie na początku przeczytać, żebyśmy mieli jasność, o kim rozmawiamy. Następująco to wygląda. Bramkarze: Bułka, Skorupski, Szczęsny, obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Bochniewicz, Kasz, Dawidowicz, Kiwior, Puchacz, Salomon, Walukiewicz. Pomocnicy: Frankowski, Grosicki, Marczuk, Moder, Piotrowski, Romańczuk, Szlisz, Szymański, Damian Szymański, Zalewski, Piotrek Zieliński i czterech napastników. Powrót oczywiście Krzyśka Piątka, jest Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. Więc tak wygląda zestaw Michała Probierza. Panowie, na początku pytanie do trenera Kasperczaka. Czy coś trenera zaskoczyło w tych powołaniach? Czy kogoś trenerowi brakuje? Ja myślę, że nikogo nie brakuje, bo oczywiście mamy zawodników, którzy, no bo trzeba sobie zadać pytanie. Pierwsze, to jest, czy mamy jeszcze go wybierać? Ja myślę, to co zostało zrobione przez selekcjonera Probierza, trzeba zaakceptować, bo myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy są selekcjonowani, no to jest chyba najlepsza w tej chwili, najlepsi zawodnicy, najlepszy zespół, jaki można stworzyć. Pewnie, że zawsze będą sytuacje i zaskakujące decyzje, oczywiście, których nie brakuje, prawda? Selekcjoner zrobił swoje, wybrał najlepszych dla siebie zawodników ze swoją myślą, ideą, jaką ma, żeby po prostu oni byli najlepsi. Więc powołał ich i zobaczymy, jak oni się sprawdzą właśnie w systemie, który wymyślił, prawda, trener, selekcjoner Probierz, no i zawodnicy muszą się wykazać. Dokładnie, to od zawodników wszystko zależy. Jarek, czy tobie kogoś brakuje, ktoś się zaskoczył przy tych powołaniach? Halo, Jarek, słyszymy się? A? Coś. Halo. Przepraszam, słyszę, czy jakieś małe zakłócenia. No, każdy by pewnie powiedział, że brakuje Arkadiusza Milika, ale Arkadiusz Milik nie reprezentuje jakiejś tam wysokiej formy ostatnio i być może nie pasuje tutaj do układanki trenerowi Probierzowi, być może mentalnie też, no widział też ostatnio mecz Arka w kadrze. No tak generalnie to nie ma jakichś zaskoczeń, no nie spodziewałem się, że będzie Taras Romańczuk tak odkurzony i powołany, tym bardziej on zagrał jeden mecz w 2018 roku przed mistrzostwami świata w Rosji. No zobaczymy, no te wszystkie powołania. Wydaje mi się, praktycznie 99% najlepszych polskich piłkarzy trener Probierz wybrał, a tak naprawdę to wszystko się obroni, albo się nie obroni na boisku, albo się to obroniło na boisku, bo uważam, że mamy personalnie nie najgorszą reprezentację. Oczywiście są jakieś tam problemy na niektórych pozycjach, ale nasi zawodnicy grają w dobrych klubach, w poważnych rozgrywkach, no i wstyd, że w ogóle gramy w tych barażach. Tak, można tak powiedzieć, ale z drugiej strony ogromne kontrowersje, przynajmniej dla mnie, budzi jednak ciągłe stawianie na Jana Bednarka, bo słuchajcie, bo z jednej strony gra w Southampton, okej, ale jednak zawsze jest gdzieś elektryczny, zawsze jest jakiś problem. Wydaje mi się, tutaj pytanie do pana trenera, że obrońca to musi być pewny, stateczny. To jest taki gość na boisku, który musi wyjaśniać sytuacje trudne. Odwołam się do Pepe z Porto, 41 lat, i powiem wam, że jak oglądałem mecz Arsenal Porto,
no to naprawdę on tak świetnie grającym ofensywnie Arsenalu wyjaśniał wszystkie sytuacje, był wszędzie. I właśnie dla mnie brakuje nam takiego Pepe. Oczywiście mieliśmy takiego Glika, ale mocno Kamil niestety obniżył loty. No i właśnie, panie trenerze, o tego Bednarka chciałem spytać, no bo tyle razy zawalił różne mecze na ważnych imprezach, a jednak selekcjonerzy cały czas na niego stawiają. Cały czas Jan Bednarek jest w pierwszym składzie, może tak bym powiedział. Czyli można zadać sobie pytanie, czy mamy lepszych. No właśnie, podstawowe. Właśnie to jest cała sprawa, bo mamy jakich mamy, jest oczywiście, czy mamy z czego wybierać, czy mamy na każdą pozycję po trzech zawodników, którzy mogą grać w reprezentacji. Ja myślę, że w tej chwili jest problem. Jesteśmy w okresie takim przejściowym, gdzie z tej drużyny Adama Nawałki, która nam dawała satysfakcję w jakimś stopniu, bo przecież grała, jakby nie było, w ćwierćfinale Mistrzostw Europy we Francji. Dzisiaj możemy powiedzieć, no, że no, szukamy różnych rozwiązań. Rozwiązanie na razie no, nie spełnia się, te, które byśmy chcieli widzieć. Ja tutaj powiem tak, że jest dużo zmian. Oczywiście, jeżeli chodzi już o drużynę podstawową, czyli tych 11 zawodników, nie mówiąc już o tych, którzy wchodzą oczywiście z ławki rezerwowej. Także jest to duży problem dla nas. Zresztą przykładem mogły być te mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy, te grupowe, gdzie po prostu zagraliśmy bardzo słabo. Zespół po prostu nie dał nam satysfakcji. Dużo było robionych składów. Ja dzisiaj na przykład nie widzę Skurasia, którego w tej chwili w Belgii, nie widzę Milika, co powiedział oczywiście Jaromir. Także jest kilku zawodników, które brakuje, dużo się szuka oczywiście zmian, nie ma tych takich zmian, które bym powiedział, które decydują też o jakości gry, prawda? Szukamy różnych rozwiązań, różnych wariantów gry i to nic nam nie wychodzi. Zresztą te mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy to była dla mnie wielka kompromitacja. Wypadliśmy bardzo słabiutko, daliśmy się wyprzedzić szczególnie przez Albanię, żeby się zakwalifikować oczywiście z drugiego miejsca. Albania zajęła pierwsze, no Czesi jak Czesi zawsze byli dla nas trudnym przeciwnikiem. Niestety wpadliśmy na baraże, które w tej chwili no, to jest sprawa być albo nie być, prawda? Czy drużyna, bo dla mnie uważam tak, moralnie, jeżeli ta drużyna się zakwalifikuje do Mistrzostw Europy, no to rzeczywiście będzie to lepiej mentalnie. Zawodnicy może nabiorą więcej jakiejś takiej pewności siebie i nam dadzą większą satysfakcję, ale w tej chwili to jest zespół rozbity. To jest bardzo, zespół, który w tej chwili no, przechodzi wielki kryzys, a nazywam go tym kryzysem, ja osobiście, kryzysem pokoleniowym. Nie przygotowaliśmy innych zawodników, żeby zastąpili tych, którzy wcześniej nam jakąś satysfakcję dali. Bo tej satysfakcji dłużej nie mamy od pewnego czasu. Ostatnia wielka satysfakcja, jaka była, no to na Mistrzostwach Świata oczywiście. Na Mistrzostwach Świata mówię, ale w Meksyku. W 1986 roku. Okay. Ja zawsze wracam do tych meczy. Nie, w tej chwili pokoleniowo no nie bardzo nam to wychodzi. Oprócz tego sukcesu, który mieliśmy oczywiście na Mistrzostwach Europy. No wcześniej może byliśmy dobrze, ale na olimpiadach, prawda? Gdzie zajęliśmy drugie miejsce. Ale to było dawno, dawno, bo to były lata 80. Także jesteśmy w kryzysie piłkarskim drużyny polskiej, reprezentacji polskiej. Jak to zrobić? No, będzie to ciężko. Myślę, że nawet te dwa spotkania, które nas czekają w półfinale, oczywiście w barażach, w półfinale z Finlandią
i później w zależności od wyniku myślę, że z Finlandią damy sobie radę, gramy u siebie, mamy przewagę oczywiście i mamy w tej chwili no, najlepszych zawodników, jakich mógł probierz wybrać, więc co będziemy szukać, trzeba po prostu postawić na nich, wyszukać i dać im możliwości, żeby ten zespół dobrze zagrał. Tak, to jest bardzo smutne też, co trener powiedział, że nie ma wyboru, no bo nie ma też autentycznie, bo z jednej strony właśnie no, możemy powiedzieć, że Bednarek nie daje rady na poziomie reprezentacyjnym, ale z drugiej strony, jeśli mielibyśmy kogoś za niego wybrać, to bardzo mało tych nazwisk nam przychodzi do głowy, prawda? Więc to my sobie też niestety doprowadziliśmy też do takiej sytuacji jako federacja, jako związek, że my nie mamy po prostu alternatyw. I to jest problem. I to jest problem. Cały czas no tych samych nazwisk. Ja mogę tylko dodać i oczywiście dla mnie wykładnikiem bardzo dobrej reprezentacji, która w tej chwili jest na świecie, to jest Francja. Tak, ona w tej chwili pozwala sobie i szczególnie i to szczęście z trenera, bo to też trzeba mieć oczywiście, umieć tą sytuację zarządzać, no, tą sytuację oczywiście zarządzać w stosunku do tej ilości tych świetnych zawodników, jaka Francja w tej chwili posiada i wyników jakie robi na świecie, prawda? Bo jakby nie było, na ostatnich mistrzostwach świata przegrała w finale z Argentyną, ale to jednak po trudnej walce oczywiście z Argentyną. Ale taki Didier Deschamps dzisiaj, to on ma tylu zawodników i tyle możliwości, że on nie martwi się, gdy jeden zawodnik jest nie w formie, czy jeden zawodnik z tej grupy, którą posiada, bo posiada co najmniej 50 zawodników do swojej dyspozycji, ale on się nie przejmuje temu, on zawsze tworzy i zauważmy, że często zmienia zawodników w powołaniach do reprezentacji na każdy mecz, jaki gra. I prawda, to gra, rotuje. I to gra o stawkę. Więc ja oceniam to bardzo wysoko, jeżeli chodzi o jakość zawodników, bo później oczywiście wszystko zależy od zarządzania tą grupą ciekawą i jakościową, dobrą, trenera, i on to robi świetnie. Także tutaj jest w Polsce może, jeżeli chodzi o zawodników, ta sytuacja trudniejsza, dlatego że my mamy może tych 20, no jakbyśmy mieli, ale 15 zawodników. 15 mamy. Na których można liczyć, no a ta reszta, no oczywiście to musi się jeszcze nauczyć robić dobre wyniki w reprezentacji polskiej. Zgadza się, no jest obecność chociażby Puchacza, który... Ja wiem, jest też taką postacią dosyć kontrowersyjną i ktoś może powiedzieć tak, że z jednej strony, Jarek, nie wiem, czy nas słyszysz, bo widzę, że tam miałeś problemy. Teraz słyszę, miałem problem, słucham. Okej, okay. I zaraz oddam Ci też głos. Mam nadzieję, że uda się naszym widzom Cię usłyszeć i zobaczyć. Jest tak, ja się w pełni z trenerem zgadzam, że reprezentacja Francji to jest taki wzorzec. To jest dla mnie absolutnie faworyt numer jeden obok Hiszpanii do zwycięstwa w Euro. I myślę, że też... Jeszcze raz, Jarek? Oj, coś tam rzeczywiście w Kielcach ten internet dzisiaj nawala, ale mam nadzieję, że za chwilę trzeba będzie... Scyzoryk trzeba otworzyć. Tak, scyzoryk, tak jest, internet, scyzoryk, internet. Tutaj... Tak, nie hula. Słuchajcie, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że właśnie Francja, tak, wzorzec, absolutnie się zgadzam, po 3-4 piłkarzy na każdą pozycję. Dzisiaj Francuzi mogą wystawić 3 składy, z Mbappé, bez Mbappé, z Pogbą, bez Pogby, nie wiem, z każdym tak naprawdę można powiedzieć, z Giroud, nie z Giroud. No generalnie jakby ten wachlarz Francuzi mają niesamowity. Panie trenerze, bo Jarek właśnie cały czas próbuje tutaj, czy rzeczywiście najgorszy... Wyszedłem na dwór, Łukasz, żeby tu złapać połączenie. Żeby zasięg złapać. Czy teraz nas słyszysz? Tak. Okay. Tak, słyszę. Jarek, jak taki tajemniczy Don Pedro teraz wygląda ciemnościach kieleckich. Jarek, to może szybko do Ciebie pytanie, bo właśnie czy zgadzasz się z nami, że reprezentacja Francji to jest taki wzorzec, do którego powinniśmy dążyć i który może tak naprawdę wystawić 3 składy i każdy będzie bardzo dobry. To są oczywiście lata pracy.
Tak, lata pracy, bardzo dobre szkolenie, na pewno świetna liga, która też nie boi się stawiać na młodych zawodników, znakomicie ich kształtuje. Bardzo dobrzy trenerzy tutaj też obecny z nami, Henryk Kasperczak, tam troszeczkę dołożył cegiełek tutaj do tego szkolenia francuskiego na pewno. Bardzo. Także to jest wzorzec, to są też piłkarze, to jest inna też mentalność, inne nastawienie. No trudno się nawet nam równać do nich, bo u nas nie ma żadnego systemu szkoleniowego, tylko są takie próby chaotyczne. No oczywiście jest na pewno trochę zdolnej młodzieży, ale no jest to chaotycznie wszystko robione. No na pewno, trudno nam, tak jak mówię, no trudno nam się porównać do Francji, ale uważam, że my z tym, co mamy, to powinniśmy być solidną reprezentacją europejską, która nie ma żadnych problemów z wyjściem z takiej grupy, jak mieliśmy, i no, powinna dwa razy wygrać z Mołdawią w eliminacjach. To myślę, że się z tym wszyscy zgodzimy. Panie trenerze, ale tutaj bardzo wielu ważnych spraw dotknęliśmy. Po co my w ogóle mamy jechać na te Euro? W grupie jest Austria, w grupie jest Holandia i w grupie jest, przypomnę, Francja. Ja uważam, że przy takim zestawie, to przy naszym obecnym, też właśnie tym personalnym zestawie, powinniśmy się cieszyć z każdej bramki, z każdego udanego, nie wiem, driblingu, bo wydaje się, że czy wygranego pojedynku, bo wydaje się, że te zespoły są po prostu wszystkie trzy na ten moment od nas zdecydowanie silniejsze. Albo może to trener inaczej powinien ustawić, żebyśmy jednak uwierzyli w to, że my po ewentualnym awansie możemy w ogóle powalczyć z takimi rywalami, prawda? No oczywiście, rywale są wymagający. To są rywale światowej klasy, bo tak trzeba powiedzieć. To są drużyny, które w tej chwili odgrywają bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o futbol światowy. Więc ciężko im będzie dorównać, ale to, co mówię, piłka zawsze jest taka, że można oczywiście coś dobrego zrobić, ale zostańmy na razie na tym etapie, barażach, oczywiście, to ja się że musimy przejść te baraże. Te baraże mogą dużo nam dać, dużą odpowiedź, jak będziemy dalej kontynuować. Ja tylko powiem taką rzecz, żebyście zrozumieli cały sens mojej wypowiedzi, że my jako generacja, która grała w piłkę, ja pamiętam lata 70., wszystko zaczęło się od złotego medalu na olimpiadzie w Monachium, prawda, w 72 roku. I następnie była kontynuacja przez dwa lata, prawda, która doprowadziła do czego? Że wyeliminowaliśmy Anglię, prawda, jako faworyta do zakwalifikowania się do Mistrzostw Świata w Niemczech, a później żeśmy potwierdzili w Niemczech, że rzeczywiście mamy świetnych zawodników, którzy nabrali, jak to się mówi, dużo doświadczenia, nabrali też wiarę w ich wartość piłkarską. No i co trzeba powiedzieć, najważniejsze, że była prawdziwa praca piłkarska w klubach polskich. Prawda. Oczywiście. Ja pamiętam, losowaliśmy takie zespoły w grupie na Mistrzostwach Świata jak Argentyna, jak Włochy, którzy grali w finale 4 lata wcześniej przeciwko Brazylii w Meksyku i myśmy pokonali ich. Te zespoły, słynne zespoły, i żeśmy kontynuowali, prawda? I na koniec żeśmy pokonali też Brazylię, która była mistrzem świata, prawda? Nie zapomnijcie o tym. To jest bardzo ważne, co mówię w tej chwili. I się dziwię, dlaczego my stanęliśmy w miejscu i dlaczego my nie nadążamy do tej światowej czołówki, jaka jest światowa, bo przecież my mamy zdolnych zawodników. To prawda. A zawodnicy robią zdolnych też trenerów. My jesteśmy zdolnym narodem do piłki nożnej, bo jesteśmy twardzielami. Jesteśmy, tylko potrzebujemy oczywiście innego myślenia, innych struktur, innego zapotrzebowania, jaki potrzebują i zawodnicy, i trenerzy. Jedna rzecz. Tylko chciałem powiedzieć, że myślę, że kwestia psychologiczna trenerów jest też bardzo ważna. U nas to kuleje. Myślę, że świetnym psychologiem, to
pan trener też potwierdzi, był chociażby Kazimierz Górski, byli następni selekcjonerzy, Antoni Piechniczek. Pan też, tutaj zawodnicy wielokrotnie, którzy z panem pracowali, mówią, że pan też był świetnym psychologiem, potrafił zrobić dobrą atmosferę. Mam takie wrażenie, że tego brakuje polskim trenerom często i to widać, że nie mają tego podejścia. Ja się całkowicie z panem nie zgadzam w tej sytuacji, jaka jest w Polsce. Dlaczego się nie zgadzam? Nie zgadzam się to, co Jarek powiedział przed chwileczką, że po prostu nie dajemy możliwości polskim zawodnikom się wykazać w naszej ekstraklasie. Przecież ja oglądam, kto gra w tej ekstraklasie, to trudno znaleźć Polaków. To jest tragedia. Zgadzam się. To jest tragedia. Przecież wszystkie kraje, które mają osiągnięcia światowe, bazują na swoich wyszkolonych zawodników. Tak jest. Na swoich zawodników, którzy grają w swoim kraju. Może nie wszyscy, bo tam Brazylijczycy to są wyjątkowi. Ale no tak, ale oni zawsze. Tak. Taki kraj jak Hiszpania. Proszę mi powiedzieć, tam wyjątkowi zawodnicy obcokrajowcy grają. Tak, w Niemczech. Wyjątkowi, w Anglii, wyjątkowi, tam, a u nas jest zupełnie odwrotność. Tutaj u nas grają wszystko i to jeszcze grają trzeciorzędni obcokrajowcy. Co albo czwarto. Tak. No możliwe. Co oni nam wnoszą do tej polskiej piłki? Niedużo. Jestem krytycznie ustawiony. Dlaczego? Moja krytyka się potwierdza. Postawmy na naszych zawodników, szkolmy ich, bo przecież nasi trenerzy przecież też mają dobre głowy i mają możliwości. Dlaczego tego się nie robi? Bo to jest system, który jest ta struktura, która powstała, to jest normalnie przedsiębiorstwo, gdzie się patrzy na jak można zarobić, jak dalej można kontynuować i tym podobnie. Tu się nie myśli w sposób zarządzania sportowego, tylko się innego powodu się myśli, prawda? Nie myśli się dalekowzrocznie, bym powiedział. Dalekowzrocznie. Łukasz, ale tak przepraszam, że się wtrącę. Ja to uważam, że tu powiem trochę tak może populistycznie, ale największym błędem polskiej piłki w ostatnich 20 latach, jeżeli chodzi o trenerów, było niepowierzenie funkcji selekcjonera Henrykowi Kasperczakowi. Ale ja się zgadzam, 100%. Ja to ci mówiłem wiele razy ci to mówiłem. Bo miał super paczkę w Wiśle Kraków, też prowadzał młodych, fajnych zawodników, cudzoziemcy też byli, nie było ich za dużo, ale byli naprawdę super i ja powiem ci, rozmawiam z tymi zawodnikami, których prowadził trener Kasperczak, to nie dość, że była dyscyplina, to była fajna atmosfera i wszyscy go miło wspominają jako super człowieka. No zresztą ja tutaj dużo rozmawiałem na temat trenera Kasperczaka z Włodzimierzem Gąsiorem, czy tam z jego kolegami jeszcze ze Stali Mielec, także ja mam też wyrobioną opinię, sam pamiętam jak jeździłem na mecze Wisły, mi się bardzo podobał ten styl, oczywiście ta drużyna, która wtedy odpadła, mogła zdobyć ten Puchar UEFA nawet uważam, bo to była przepaczka po prostu, to oni taką grali piłkę, że no szkoda, że później odeszli jacyś zawodnicy, że nie było tej kontynuacji, bo Wisła by grała w Lidze Mistrzów i trener Kasperczak na to zasługiwał, a później trener Kasperczak zasługiwał na kadrę i zawsze to będę powtarzał, inaczej by polska reprezentacja wyglądała, naprawdę. I chcę do tego dorzucić, Jarek, co powiedziałeś, że wiadomo, o naszym zawodzie trenerskim, my jesteśmy uzależnieni od jakości zawodników, jakich mamy do dyspozycji. A potem cała sztuka nasza polega na tym, żeby ich wykorzystać z ich predyspozycjami, ich zaletami, jakie mają i po prostu stworzyć atmosferę i pracować na jakości, prawda, codziennej, żeby oni jeszcze coraz lepiej grali. No i dlatego udało mi się w Wiśle Kraków, że trafiłem na dobrych zawodników, poustawiałem, jak to się mówi, między nami te klocki i ja tylko im pomogłem, żeby oni ale się... Ale trener miał nad nimi panować, bo to też nie były łatwe charaktery. No właśnie, to były swoje gwiazdy. Ale nie, ale to co powiedziałem o Didier Deschamps. Didier Deschamps, i on jak ma zawodnika, on wie jak zarządzać ma. Tak jest, takie gwiazdy ma też mają. To jest cała sztuka. Jeżeli się ma dobrych zawodników, tak jak ja miałem w Wiśle, to też wszystko zależało ode mnie, od zarządzania, żebym dał satysfakcję im i dał im możliwości się wykazania. Bo to jest ważne. Jeżeli bym tego nie zrobił, to ten zespół na pewno by nie grał w takim stylu, jak grał, prawda?
Tak, panowie, jeszcze jedna ważna rzecz a propos tego, co trener Kasperczak powiedział i co Jarek też. Słuchajcie, patrzę na Barcelonę, która pokonała Napoli i tam w tym składzie Barcelony zagrało trzech bardzo młodych piłkarzy. Cubarsí, który w ogóle debiutował, a grał znakomicie w obronie, chłopak 20 lat. Ten w ataku, uciekło mi w tej chwili jego nazwisko, który zdobył bramkę i oczywiście Yamal, który też jest młodziutki. I to, co trener powiedział, to są wszystko młodzi Hiszpanie, którzy są wychowani Barcelony. Barcelony, który ma ogromne pieniądze, może sobie sprowadzić najlepszych i sprowadza, ale tylko najlepszych. I tak jak gra na przykład Lewandowski, to gra dlatego, że jest najlepszy na tej pozycji swojej, a nie dlatego, że jest przeciętny. Oczywiście my nie możemy może sobie w Polsce pozwolić na sprowadzenie najlepszych czy bardzo dobrych zawodników, ale jak już sprowadzamy z zagranicy zawodników, niech będą po prostu chociaż dobrze. Łukasz, ale słuchaj, ja teraz rzucę coś do kadry. Przepraszam na chwilkę, rzucę coś do kadry. Zobacz, masz tu kolegę trenera Kasperczaka, Władysław Żmuda. Młody wchodzi do kadry, nikt nie patrzy, ile ma lat, tylko gra. I gra na wysokim poziomie. I nawet powiem tak ci, jest. Że mało kto pamięta, że Władysław Żmuda był młodym odkryciem mistrza świata w 1974 roku i nikt tego nie eksponuje tutaj w Polsce. Przecież to jest dla mnie, trener na pewno się zgodzi, jeden z najbardziej niedocenianych polskich piłkarzy, który naprawdę bardzo dużo piłkę zrobi. Prawda, trenerze? Władysław Żmuda, pozdrawiam. Oczywiście. Genialny zawodnik. Cztery razy na mistrzostwach świata. Kurczę, to może genialny to zawodnik. Genialny zawodnik, no, genialny. Super człowiek. Dzisiaj jakby zapomniany dzisiaj w ogóle. Tak to można ja ciebie, my, powinien być zapraszany wszędzie. My żyjemy teraźniejszością na pewno w Polsce, a zapominamy tych, którzy dużo zrobili dla polskiej piłki nożnej. A jeżeli chodzi o tych zawodników, o tych zawodnikach, którzy dali satysfakcję, to byli zawodnicy, którzy byli szkoleni w Polsce, prawda? Oni nie byli gdzie indziej szkoleni. I to nam dużo pomogło, bo byliśmy jedną rodziną, tak? Tworzyliśmy zespół kolektywny, bo piłka nożna na tym polega. I zresztą ja, kiedy przychodziłem jako trener do Wisły Kraków, to tak samo znalazłem przewagę wszystkich zawodników polskich. A może jeden był ten bramkarz Hugo, co był, prawda? Był Kaliucze, co był obcokrajowiec, a tak poza tym miałem wszystkich polskich zawodników. To prawda. To na początku, później były pewne zmiany, bo Kantoro przyszedł, prawda, i tego, ale tak mieliśmy Polaków. Polaków i grali Polacy. To była jeszcze ta generacja, która w jakimś stopniu też i dla reprezentacji dała w jakimś stopniu satysfakcję, prawda? Może nie wynikami, tak myśmy to kiedyś robili, medalami, no ale nie było, można się, jak to się mówi, no właśnie, wstydzić tego, co oni robią. Panie trenerze i Jarku, do was pytanie. Gdybyście to wy prowadzili reprezentację w meczu z Estonią, to jakie decyzje? Pierwsza, czy gra Marcin Bułka, który jest naprawdę w fantastycznej formie, chociaż wiadomo, miał ten wypadek przy pracy, przy nosie, chciałem powiedzieć, teraz w półfinale Pucharu Francji z PSG, czy jednak stawiamy na Wojtka Szczęsnego, który jest, tak jak mówi Michał Probierz, mam swoją hierarchię, Wojciech Szczęsny powinien grać. Ja szczerze mówiąc zastanowiłbym się, czy na tego Bułkę nie postawić, bo tak jak mówicie, trener musi też mieć odwagę, co zawsze też często Antoni Piechniszek podkreśla w sumie i w rozmowie ze mną, że trener musi być odważny. Czyli pierwsze pytanie, na kogo stawiacie w bramce? Czy stawiacie na Marcina Bułkę, czy jednak na Wojtka Szczęsnego? No i wreszcie mecz z Estonią, czy gramy na dwójkę napastników, czy na lewego wspomaganego jednak pomocnikami? I to oczywiście do pana trenera. Pierwsze pytanie i potem Jarek też możesz tak trochę już taktycznie, technicznie. Więc ja tutaj w zupełności się zgadzam z decyzją, którą podjął wcześniej, przychodząc jako selekcjoner Probierz i postawił jednak na Wojtka Szczęsnego. Uważam, że czas przyjdzie na Bułkę. On jeszcze nic wielkiego nie potwierdził. Prawda? Ja myślę, że patrząc realnie na sytuację, jaką tworzą w tej chwili dwóch bramkarzy, bo o nich mowa, oczywiście Wojtek Szczęsny i Bułka, to na pewno musi grać Szczęsny, który ma większe doświadczenie i szczególnie ma doświadczenie międzynarodowe, bo przecież tyle meczy w reprezentacji zagrał. Bułka, przyjdzie na niego czas, bo to jest talent.
To jest bramkarz, który ma warunki i ma zdolności, żeby kiedyś w przyszłości odgrywać ważną rolę. Na razie jestem, jeżeli to zaakceptował w tej chwili, bo z tego co wnioskuję, to zaakceptował, że jestem bramkarzem, który w razie czego, gdy coś by było źle ze Szczęsnym, to jego miejsce będzie jako pierwszy bramkarz. Ale na razie nie poczeka, zobaczy trener, jak to się wszystko rozwinie, prawda? No i uważam, że nie ma co dyskutować. Szczęsny Wojtek jest dla mnie tak samo pierwszym bramkarzem. Pierwszym i dwójka napastników, panie trenerze, i ofensywna gra, czy jeden? Tutaj by można zadać sobie pytanie, dlaczego dwóch napastników. Ja uważam z punktu widzenia trenerskiego, że po prostu w tej chwili brakuje nam typowych skrzydłowych, prawda, na lewej i na prawej stronie. To są zawodnicy, oczywiście można próbować, bo w Lens na przykład Frankowski gra jako ten trzeci napastnik z prawej strony, chociaż czasami oni grają też w systemie z trzema obrońcami, więc on gra też tego wahadłowego. Więc on może, ale my siłą naszą nie są skrzydłowi w tej chwili. Tak kiedyś był. Błaszczykowski. Zawsze było tak, że stali trójką. Niestety w tej chwili nawet dużo trenerów na świecie tak opanowali i zawodnicy tak samo przez szkolenie ich opanowali systemy gry, że tutaj nie ma żadnych przeszkód, prawda, żeby zrobić z zawodników skrzydłowych, zrobić wahadłowych, żeby z obrońców tych, którzy grają ofensywnie, zrobić wahadłowych. Są możliwości. Ja uważam na dziś, tutaj szkoda, że nie mamy prawdziwych skrzydłowych, jak to zawsze było w tradycji polskiej piłki nożnej i wtedy byśmy grali trójką w przodzie, tak? I trójką w pomocy. I trójką w pomocy. A tutaj i czterema obrońcami, prawda? 4-3-3, bardzo fajne zestawienie. Jeżeli gramy wahadłowymi, no to te wahadłowe pomagają od czasu do czasu i ofensywnie, i pomagają od czasu do czasu defensywnie, bo gramy trójką w obronie, prawda? Tak, Jarek, a ty na kogo stawiasz? Ja jestem zwolennikiem hierarchii. Wiadomo, jak to mniej więcej wygląda. Wojciech Szczęsny, oczywiście. Oczywiście, no musi być w wojsku. Drużyna musi być trochę jak w wojsku, prawda? Tego dyscypliny trochę polskiej piłce brakuje, także wiesz, żarty żartami, ale no Wojciech Szczęsny, myślę, że czas Marcina Bułki nadchodzi już. To jest za poważny mecz, żeby ryzykować i też trzeba wziąć to pod uwagę, że może się ktoś spaść jeden czy drugi za poważny mecz, bo oczywiście uważam, że ze Estonią wygramy spokojnie, a później zobaczymy jak będzie, chociaż też uważam, że jesteśmy faworytem, z kim byśmy się nie zmierzyli. A jeżeli chodzi o sprawę dwójki napastników, no to dwójka napastników, Lewandowski, Świderski, innych tutaj możliwości nie widzę i trzeba szukać tych bocznych pomocy, na pewno Frankowski, ja myślę, że trener Pobierz coś wymyśli, jakieś rozwiązanie znajdzie, ale to my się też nie możemy pokazać, że się boimy Estończyków, żeby wychodzimy jeden napastnik. Trzeba myśleć, tak, czuć się pewnie. Panie trenerze, coś według mnie to będzie na pewno Frankowski i Zalewski, tak? No właśnie, Frankowski, Zalewski i nie ma się czego wstydzić tutaj, naprawdę. To nie jest. Jak nawet spojrzysz na tą przynależność klubową, to naprawdę my się nie mamy czego wstydzić. No to jest tylko kwestia. Nie, no jasne. Psychologia. Psychologia i przełomowy mecz. No i szczególnie z drużyną, która no, nie robi wielkiej kariery w rozgrywkach światowych, prawda, czy europejskich. Nie możemy tak przechodzić do takiego, żeby być nagle uważać się za mega słabych. No to wystarczy zobaczyć. Słuchajcie. Według mnie jesteśmy zdecydowanym faworytem. Tutaj nie ma. Ja myślę, że całych barażów. Idźmy, ja to jestem taki. Ale na razie jest mecz ze Estonią. Ja nie myślę, co będzie, tylko myślę o meczu, prawda? Tym, który będzie. Bo co będzie później, no to czas nam pokaże, chociaż później będzie 4 dni tylko, żeby wypocząć i dalszy mecz grać, tak? Ale trzeba go najpierw pierwszy wygrać, więc to są zasady. Ja tak zawsze, jak ja pracowałem w Wiśle, bo tak byłem nauczony w moim zawodzie od wielu lat, zawsze określałem i zawsze mówiłem do nich, chłopaki, nie martwcie się na przyszłość. Przyszłość to jest ten mecz, co
teraz będziemy grali, prawda? A później zobaczymy, wszystko rozwiążemy. Nigdy nie wiadomo, co się może stać tego, ale co im wpoiłem i zawsze to wpajałem innym, chociaż nie miałem tych możliwości mieć zawsze najlepszych zawodników świata, prawda? Ale były takie oczywiście tacy zawodnicy, którzy mi dawali satysfakcję, a ja zawsze uważałem, żeby stworzyć zespół, to zawsze ich namawiałem do zwycięstwa. Zawsze musicie wygrać. Tak jest. Wchodzicie na boisko, to nie po to, żeby przegrać, nie żeby zremisować, tylko wchodzicie, żeby wygrać. I tego też nauczyłem, udało mi się nauczyć ich chłopaków w Wiśle Kraków. A tak, trener mówię, dużo piłkarzy fajnych rzeczy nauczył. Ja mogę powiedzieć, że na mistrzostwach świata w Katarze spotykałem się z dziennikarzami z Mali. Zawsze były ukłony, jeszcze pokazałem, że pisałem coś o Henryku Kasperczaku, że wywiady z nim robiłem, także wielki szacunek był dla trenera z Mali. I trener jeszcze pamiętam w Montpellier świetną drużynę prowadził, tam Valderrama był chyba przecież u trenera, prawda? Montpellier? Tak. W Montpellier był Valderrama, był Laurent Blanc. Jacek Ziober uważałem za jednego z najlepszych skrzydłowych w Polsce. Nie, no Ziober był świetny, ale Carlosa Valderramę prowadzić to jest wielka sprawa, naprawdę, to jest super. Zrobiłbym takie porównanie teraz, że reprezentacja Polski jest w takim miejscu jak drużyna amerykańskich koszykarzy, która sromotnie przegrała, to był rok 2007, sromotnie przegrali Igrzyska Olimpijskie, sromotnie przegrali Mistrzostwa Świata. Naśmiewali się wszyscy w Stanach Zjednoczonych z ich koszykarzy, którzy mają być najlepsi na świecie, a są łamagami i tak dalej. I piękny jest film w ogóle na ten temat na Netflixie, polecam też panu trenerowi i tobie też, Jarek, Redeem Team, czyli drużyna odkupienia. I przychodzi trener Mike Krzyżewski do tej drużyny, zresztą polskiego pochodzenia, fantastyczny trener koszykówki, i to w jaki sposób on natchnął, oczywiście z Kobe Bryantem i z LeBronem Jamesem, wielkimi zawodnikami, ale oni stworzyli tą drużynę odkupienia. I cały film jest o tym, w jaki sposób Mike Krzyżewski obudził w nich z powrotem tą miłość do koszykówki, do ojczyzny, do największej gwiazdy, gdzie Kobe Bryant wstawał o 4 rano i kiedy cała drużyna amerykańska była na imprezie, im się głupio zrobiło, że Kobe Bryant o 4 rano wstaje, więc oni wszyscy z nim, tak jak stali z tej imprezy, poszli na tą siłownię. To jest autentyczna historia. I potem wstawali z nim o tej 4:30, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich, bo tak natchnął ich właśnie Mike Krzyżewski. I jeśli miałbym szukać, to chciałbym, żeby drużyna Probierza była takim Redeem Team, czyli drużyną odkupienia, bo w tej chwili ta reprezentacja jest wyśmiewana, jest brak wiary, jest po prostu takim synonimem słabości. Więc czekamy na to. Może to będzie Michał Probierz, takim naszym Majkiem Krzyżewskim. Bardzo bym chciał, żeby tak było, żeby... I może ten Lewandowski właśnie, tak jak Kobe Bryant, tak, że on będzie takim, wiecie, o co mi chodzi, że będzie takim impulsem, bo muszę powiedzieć, że oglądając właśnie mecz Barcelona-Napoli, to on miał właśnie ten magic touch, ten Lewandowski, to miał to znów, ten kluczowy bramki, prawda? Bramka we Włoszech i ta bramka na 3-1, kiedy jest na styku, kiedy nie wiadomo, co będzie i tak dalej, to ma znów Robert Lewandowski i on musi być naszym Kobe Bryantem, po prostu, tak mi się wydaje. Jak to trener patrzył na to? Czy właśnie potrzebujemy takiego odkupienia, można powiedzieć, no, w jakim sensie? Halo, halo, panie trenerze, słyszymy się? Tak, ja słyszę. No to tutaj w zupełności się zgadzam. Ja powiem tak szczerze, że koszykówka, ta piłka nożna, jest grą kolektywną, prawda? Tak. I trzeba umieć też motywować zawodników do tego, żeby po prostu nie tworzyli jakichś osobnych grup, tylko żeby tworzyli jedność. I tutaj myślę, że też dużo zależy od trenera, który powinien być wielkim psychologiem i wpajać im właśnie tą mentalność, żeby po prostu się lubili, bo to jest praca codzienna, prawda? To nie jest tak, że z przypadku to wychodzi. Trzeba po prostu mentalnie i psychologicznie ich przygotować do tego, żeby oni byli ambitni, prawda, w tym, co robią, żeby zrobili wielkie kariery przyszłościowo. Pewne są motywacje, które oprócz tych
ich wartości piłkarskich, jakie mają typowo. Oczywiście w tym też zakresie trzeba ich dalej szkolić, prawda? Zdecydowanie. Jarek, czy Michał Probierz może być naszym Majkiem Krzyżewskim? Czy to może być taki reading team, czyli drużyna odkupienia? Przede wszystkim, Łukasz, zacznijmy od tego, jak wyglądała reprezentacja w tamtym roku. Tam nie było żadnego kolektywu, tylko była zbieranina, chaos totalny, zawodnicy wystraszeni, zmiany ciągłe, zmiany, stresy, wszystko, brak chęci podjęcia odpowiedzialności za losy. No i to oczywiście medialnie też to wyglądało, jak wyglądało. Wyszedzanie ci zawodnicy, ogólnie jako reprezentacja, była dewaluacja reprezentacji Polski w tamtym roku. No myślę, że osiągnęliśmy takie dno, że z tego dna to nie wypada się nie podnieść w tym momencie. No Probierz ma szansę, no Probierz stoi przed szansą życia, bo może zaskoczyć i wejść do Mistrzostw Europy i nawet tam się z dobrej strony pokazać. I to jest właśnie piękno piłki, bo nigdy nie wiesz, jak może być. No tutaj kolega pisał, że nie wierzy w trenera, no ale to ważne, żeby zawodnicy w niego wierzyli, bo ty możesz nie wierzyć, ja mogę nie wierzyć. Kto wierzył w Kazimierza Górskiego, jak Kazimierz Górski przyjął reprezentację, proszę mi powiedzieć, na przykład. No właśnie. Niewielu wierzyło w to. Niewielu wierzyło. To jest taka. Ja nie chcę porównywać tutaj, broń Boże, trenerów Probierza i Kazimierza Górskiego, bo to by było trochę przesadzone, ale zawsze jest taka sytuacja, że jak się dobiorą zawodnicy odpowiednio, trener do nich trafi, to no to po prostu potrafią się dogadać. Ja ostatnio rozmawiałem z Włodzimierzem Lubańskim też a propos reprezentacji Polski, w tej słynnej reprezentacji, w której Henryk Kasperczak grał. Ja się pytałem, czy on widział w ogóle różnicę dla występów w reprezentacji i klubie, jeżeli chodzi o zgrania. To mówi, że są zawodnicy takimi, że tacy zawodnicy, że w ciemno się z nimi rozumiał po jednym kontakcie. Tak jak mu rozmawialiśmy, mówi, że oni się muszą przede wszystkim dobrze czuć ze sobą, ci zawodnicy. Myślę, że trener Kasperczak się z tym zgodzi, bo ta więź jest bardzo ważna. Argentyna tą więź ma zawsze na przykład. Oj, ale ja się zgadzam i dam też przykład, Jarek, to co mówisz, że są trenerzy, którzy nie zmieniają dużo w zespole, jeżeli chodzi o grę od początku meczu do końca meczu, czy w następnym meczu. Bo się mówi też często, że zwycięskiego zespołu się nie zmienia, prawda? W tej chwili no, jest różnica między tym pokoleniem i z tym futbolem, który w tej chwili jest i jaki był za naszych czasów. Ale dam przykład Górskiego, bo mówiłeś tutaj o Górskim, prawda? Górski był człowiekiem, który umiał podejmować decyzje. To był człowiek, który na Mistrzostwach Świata na przykład, jak pamiętacie, to zrobił jedną zmianę, ale zrobił od początku, jeżeli chodzi do podstawowego składu, to zrobił na 7 meczy, bo 7 meczy zdaje się było, jak się nie mylę, czy 6, 7 meczy, to zrobił tylko jedną zmianę. Chyba kosztem Adama Musiała. Właśnie, stawił gut. A tak, to on tych zmian nie robił. Ale powiem też inną rzecz, że na Wembley osiągamy na przykład cudowny wynik, bo remisujemy z Anglią, czyli to było zwycięstwo, żeby się zakwalifikować dla nas, ten remis. On w sytuacji tej, która była, że zakwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Świata i tu nagle zmiany następują na Mistrzostwach Świata. Zmienił w jednostce, którą on określił, i to się sprawdziło jako najlepsza, to zmienił na przykład Domarskiego, który strzelił bramkę na Wembley, prawda, wstawił Szarmacha. W pomocy na miejsce Ćmikiewicza wstawił Maszczyka. W obronie na miejsce Bulzackiego wstawił Władka Żmudę. Oczywiście i on się tych decyzji nie bał. On podejmował i umiał to zrobić i tam nikt mu nie podskoczył, że zmienił coś, że tego. Po prostu on miał takie myślenie, no, że ryzykował, bo ryzykował jak każdy trener, prawda? Ale to, co robił, to było strzał w dziesiątkę, prawda? Tak. No chciałem tylko dodać, że czy trener Probierz, i to pytanie też do Jarka i już ostatnie, bo nam zamarznie, a my jeszcze chwilę z trenerem porozmawiamy i też do trenera, czy trener Probierz będzie miał odwagę, bo może warto postawić na takich piłkarzy jak Dominik Marczuk z Jagiellonii. Właśnie może to jest ten moment, że na rywala teoretycznie tak słabego taki Marczuk wychodzi i po prostu zrobi niesamowite rzeczy. Może to jest też ten moment, że ja nie mówię o bramkarzu, bo bramkarz jest rzeczywiście może takim newralgicznym punktem,
zresztą Wojciech Szczęsny był jednym z najlepszych bramkarzy na mundialu, więc jakby ja jestem spokojny tutaj, a ktoś by chciałeś powie, pograć, trochę emocjami chciałeś pograć, to jest Szczęsny. Tak jest. No. I teraz powiedz Jarek, że jeszcze będziemy trzymać, to jeszcze z trenerem chwilę pogadamy. Dominik Marszuk, może on powinien wyjść w pierwszym składzie na Estonię, właśnie idąc tym tropem, żeby zaskoczyć. Łukasz, ja myślę, że trener Probierz teraz na pewno ma myślenie, na pewno dużo się zastanawia. Na pewno będzie chciał kimś delikatnie zaskoczyć, ale też nie będzie chciał zburzyć hierarchii, że on na pewno będzie dużo rozmawiał z zawodnikami. Będzie widział, jak zawodnicy się zachowują, czy się czują pewnie i na pewno jakaś niespodzianka będzie, bo zawsze są niespodzianki i to wiesz, kiedy mówimy, czy jest dobrze, czy jest źle. No wszystko zależy od wyniku i od gry. No, piłka nożna jest taką dyscypliną, że zawsze możesz ocenić trenera po efektach jego decyzji. No. Ten RD Szams też nieraz podejmował trudne decyzje. Rabiot mu kiedyś nie pojechał na Mistrzostwa Świata, a później go przywrócił do łaski, gra w pierwszym składzie, jest podstawowym zawodnikiem. No to też były różne... A Emer Jacquet zrezygnował z Dawida Gignoli chociażby. Z Kantony zrezygnował. Z Kantony. I zdobył Mistrzostwo Świata. Ale zawodnicy, niektórzy trenerzy rezygnowali z zawodników, przegrywali i byli wtedy krytykowani. No to piłka nożna. Jeden wygrywa, drugi przegrywa. No to ja zawsze uważam, że trener Probierz będzie bohaterem. No, zrobi wynik, będzie ok, jak awansujemy do Mistrzostw Europy. To uważam, że powinno być naszym obowiązkiem. No, życzę mu oczywiście, żeby wyskoczył jakiś królik z kapelusza, żeby jakiś zawodnik super odpalił i żeby zrobił karierę wielką, no to będzie jego plus, ale tak naprawdę, no, powiedzmy sobie szczerze, no, Probierz grał swoją karierę całą trenerską. Cało. To jest jego gra życia. No, będzie, albo będzie kozakiem, albo będzie słabym, no po prostu. No, czy się zapisze w historii? Jak Czesław Michniewicz, jak Jacek Gmoch, jak trenerzy, którzy awansowali i zrobili niezłe wyniki, bo wyszli z grupy, jak Adam Nawałka, czy też właśnie będzie przegranym jednak w tym obozie przegranych, jak Wojciech Łazarek na przykład, tak? Jarek, ja myślę tak, że w aktualnym futbolu, jaki jest, to na pewno trenerzy, którzy mają doświadczenie, i wiedzą, jak prowadzić zespół, ciężko jest na tak ważny mecz, bo to jest dla nas oczywiście z Estonią, to jest bardzo ważny mecz. Nie można kogoś spalić. I taki Marszuk, on może się spalić, bo jest młody, niedoświadczony. On gdzie grał? Grał w zespołach polskich, prawda? W dwóch, zdaje się, jak się nie mylę, bo ten Jagiellonia jest dzisiaj drugim jego klubem, prawda? On był, zdaje się, sprowadzony ze Stali Rzeszów. Jak tak, się chyba tak. No. Chyba tak. W każdym bądź razie dajmy mu czas, nie dajmy mu takiej sytuacji, nie stwarzajmy mu takiej sytuacji, żeby go spalić. Jeżeli jest talent, trzeba go ochraniać i trzeba wiedzieć, w którym momencie trzeba go wpuścić do reprezentacji. Już nawet nominacja, ta, która została zrobiona przez selekcjonera Probierza, że mu dała możliwości, że tej reprezentacji jest, to niech do tej reprezentacji oczywiście dobrze wejdzie. Ja bym nie brał ryzyka, to jest moje zdanie osobiste, żebym go spalił, bo to jest chłopak, który potrzebuje czasu też, żeby po prostu zaklimatyzował się dobrze w tej reprezentacji. Będą momenty, bo mogą być momenty przyszłościowo, jeżeli tak to będzie szło dobrze, że może się wykazać i może zagrać od początku, to okej. Okay. No tak, to nie ma sensu ryzykować. To jest dla niego by było, bo pierwsza rzecz, dla niego to będzie trudne, żeby po prostu takie obciążenie psychiczne. Oczywiście to by był wielki wymóg w stosunku do niego, żeby po prostu pomógł drużynie polskiej, bo jest za młodym jeszcze. Jeszcze ma te możliwości, bo trener na pewno Probierz go wziął, bo ma talent i może na niego liczyć, ale niech się dobrze zaintegruje w tym zespole, żeby później wziął jego pożytek. Spalę go od razu i nie dajmy mu tej dużej odpowiedzialności, jaka nas czeka w tym meczu z Estonią. Jarek, na koniec coś chciałbyś dodać, bo będziemy się już z tobą żegnać, bo żebyś tam nie zamarzł. Spokojnie nie zamarznę jakoś, myślę, że sobie dobra. Myślę, że chciałbym życzyć reprezentacji Polski zwycięstwa. Na pewno, życzę reprezentacji Polski zwycięstwa z Estonią. Jestem przekonany, że wygramy to spotkanie następne.
No, a tobie tak dalszych takich programów z trenerem Kasperczakiem i nie omieszkam sobie do trenera zadzwonić w poniedziałek, porozmawiać trochę. Także dziękuję za udany program. Koniecznie. Dziękujemy, Jarku. Pozdrawiamy cię serdecznie. Kłaniam się, Jarek. Kłaniam. Wszystko najlepszego. Powodzenia. Dziękujemy. Tak, tutaj chwilę mieliśmy scyzoryki na naszej antenie kanału Ciuna Upłoczach. Panie trenerze, a jeszcze korzystając z trenera obecności, sobie nie mogę odmówić, żeby chwilę o pracy Luisa Enrique też porozmawiać i o tym, co robi w PSG, bo no, trochę kibicuje, nawet nie trochę kibicuje tej drużynie, Kylianowi Mbappé szczególnie. I powiem szczerze, naprawdę imponuje mi praca Luisa Enrique w tym zespole, bo widać, że oni się zmienili, to znaczy, że idą teraz naprawdę za sobą w ogień. Widzę, że ten Bradley Barcola robi jednak postępy ogromne. Natomiast jedna rzecz jest taka tam dla mnie niepokojąca, on ściągnął Mbappé w meczu z Monaco, prawda? Ściągnął go z... Tak. Nie wiem, czy trener oglądał ten mecz z Monaco w lidze francuskiej i on go ściągnął po 45 minutach, było 0-0 i pytanie, czy to była już taka jakby pokazanie, że odchodzisz, to cię ściągnę wcześniej i tak dalej. Oczywiście Mbappé nie, w jakiś sposób tego później nie skomentował, ale krótko mówiąc, czy PSG... Bo trener na ostatnim programie mówił, że nie dadzą rady wygrać Ligi Mistrzów. Teraz mają korzystną drabinkę. Czy coś się zmieniło według pana trenera, czy nadal tej Ligi Mistrzów raczej w pożegnalnym sezonie Mbappé nie wygrają? Ja myślę, że duch pracy, tak to nazywam, się zmienił, prawda? W tej chwili to się zespół PSG stał się kolektywem. Drużyną, która jest kolektywna, nie ma takiego, no na przykład Brazylijczyka, który grał Neymara, który primadonnę grał, od czasu do czasu mu wychodziła tam jakaś akcja i zdobywał bramkę, ale on nie miał wielkiego wpływu jako talent, który posiada, prawda, nie miał wielkiego wpływu do tego, żeby pociągnąć ten zespół i żeby na niego liczyli. Czasami no, niestety zachowywał się źle. Było kilku takich, może dwóch. Już nie chcę wracać do tych zawodników, którzy nie dawali satysfakcji nie swoimi fajerwerkami, swoimi zagraniem, tylko po prostu no, zawodnicy nie byli ich postawy jako tych wielkich zawodników nie dawali im satysfakcji, więc zawodnicy nie byli z nimi po prostu w zgodzie, to co robili na boisku, ale się nigdy nie wypowiadali oficjalnie, nigdy nie krytykowali, ale my jako fachowcy widzieliśmy, prawda, że ci zawodnicy zamiast wnieść coś, na co się liczy, prawda, żeby zrobić dobre wyniki, no to nie dawali satysfakcji i innych to denerwowało, bo oni swoimi zdolnościami, swoimi talentami, jak Neymar i inni tam, co już odeszli, no to powinni po prostu tą drużynę pociągnąć w górę, prawda, powinni pociągnąć ich, żeby oni na ich dobrym przykładzie mogli stworzyć coś dobrego. Dzisiaj PSG ma inną twarz, ma twarz zespołu, który jeden za wszystkich, wszyscy za jednego walczy, prawda, do końca, tak. Obojętnie. Ja bym tego. Grupa, która w tej chwili jest w tym zespole, daje satysfakcję swoimi umiejętnościami i zachowaniem się na boisku, prawda, w stosunku do wyników, bo wyniki robią dobre, prawda? Tak. I to jest tego, ale szczególnie co się zmieniło, to ta myśl i ten duch walki w tej chwili. Każdy daje z siebie wszystko, no i w tej chwili jest lepiej. Nie ma tak zwanych zawodników, którzy przeszkadzają po prostu. Tak, bo Mbappé ma trochę inny charakter. On jest gwiazdą, ale mam wrażenie, że on nie jest destrukcyjny. Mam wrażenie jednak, że on jest taką jasną postacią, taką pozytywną, w sensie, że nie ma takiego destrukcyjnego czasami wpływu na szatnię jak Neymar. A co do Neymara, to jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, panie trenerze, nie wiem, czy trener się ze mną zgodzi, że Neymar daje więcej reprezentacji Brazylii, że on kocha zdecydowanie grać bardziej,
To jest moje zdanie i oddaje z siebie dużo więcej w reprezentacji Brazylii, którą kocha najbardziej, bardziej niż jakikolwiek klub, w którym grał, i tam daje z siebie wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o kluby, to tutaj nie zawsze, nie, albo często nie daje z siebie tam 100%, tak? Tylko 90, 80, takie mam wrażenie po prostu. No tak, tutaj też to była kwestia, że pozwolono mu na to. Pozwalało, oczywiście. A w momencie, jak się pozwoli zawodnikowi, że on sobie robi na co ma co ochoty, on musi się dopasować do wszystkich. Przecież on nie robi sam wyników, tylko robi cały zespół i musi respektować innych zawodników, musi respektować klub, musi respektować barwy, jakie reprezentuje. No i musi się szanować też. Musi pokazać, że jednak on swoim talentem, on jest najlepszy, prawda? A jednak tego nie było widać w tym czasie, kiedy te duże gwiazdy oczywiście pokazywały. Tak, a ja powiem jeszcze więcej, żebyśmy za chwilę wrócimy jeszcze do reprezentacji, ale jeszcze tam o PSG chciałem powiedzieć, że moim zdaniem momentami oni piękniej grają niż za tego wielkiego tria. Teraz mi się podoba ich bardziej gra, jest ładniejsza, szybsza nawet, niż jak grał Messi, Neymar i właśnie Mbappé, jak jest teraz ta drużyna poukładana, dlatego tak ważny jest trener, czyli były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, Luis Enrique. Oni po prostu grają naprawdę bardzo ładnie, tak? No oczywiście. Komórka zadzwoniła. No właśnie, nie wyłączyłem sobie, no ale co zrobić? A nie szkodzi, to zaraz. Co chciałem powiedzieć, no jest tak, że są zawodnicy, którzy się umieją dopasować, prawda? Są zawodnicy, którzy mają myślenie prawdziwych zawodowców, którzy po prostu się angażują w rozwój oczywiście nie tylko samego siebie, ale także i zespołu, i klubu. Także to jest kwestia też mentalna, która źle wpływa i która osłabia jakość drużyny. Tutaj taki zawodnik na pewno, postać taka jak Neymar, dużo szkodził drużyny, bo on tylko liczył na swoje możliwości piłkarskie, a nie liczył na to, że to jest kolektyw, że trzeba zgrać się z chłopakami, trzeba po prostu robić wszystko, żeby im pomóc też, bo ja, jeżeli mam takie zdolności jak Neymar, to ja muszę wiedzieć, że muszę pomóc chłopakom, że ci, co są słabsi ode mnie, żeby oni grali lepiej. Niestety on tego nie robił. No, było kilka uwag, ja zresztą słuchałem uważnie, jakie oceny były w stosunku do sytuacji jaka była w PSG. I dzisiaj o tym się mówi. Mówi się o tym właśnie, że po prostu no, niestety nie zaaklimatyzował się dobrze w tym zespole Neymar. Dokładnie. A panie trenerze, wracając jeszcze do reprezentacji, Mati Cash, bo oczywiście jest w kadrze, ale wielu osób mówi, że niewiele daje tak naprawdę. Ja jednak jestem innego zdania. Uważam, że to jest ciekawy zawodnik, ale że jeszcze rzeczywiście tego potencjału do końca w reprezentacji Polski nie pokazał. Jak trener widzi Matiego Casha w ogóle i jego rolę? Jeszcze może dać więcej w reprezentacji Polski Mati? Właśnie. Ja myślę tak, że Cash Mati, on jest zawodnikiem, który musi być, jak to się mówi, nie oblężony, ale wkoło niego muszą być zawodnicy większej klasy niż są na przykład w reprezentacji polskiej. Aha, okej. Okay. Myślę o tym, bo w klubie, gdzie jest, no to jest... Są zawodnicy zdecydowanie lepsi, on się też dopasował do tego. Tak, bierzemy naszych polskich zawodników, prawda? Weźmy Piotra Zielińskiego, który jest też w zespole gra, no, teraz już na razie... Teraz do Interu. Bo odchodzi on do Interu, tak. Ale i dlatego tam też ten prezes wymyślił, nie wiadomo co, bo ja oceniam dobrze Zielińskiego, ale... Ja mówię, że są świetni zawodnicy, którzy grają w Neapolu
I to są, te, to są zawodnicy, którzy dużo pomagają też Zielińskiemu, prawda? I on się w tym zespole znajduje, prawda? I nie ma problemu. I polscy zawodnicy to samo. Mówimy o Bednarku, mówimy o Kiwior, czy tam jakieś jeszcze inni, prawda? Frankowski. Mają oni talent, ale są dobrze, jak to się mówi, otoczeni z innymi zawodnikami, którzy są lepsi i którzy współpracują dobrze z nim i to gra. Natomiast tutaj na przykład w reprezentacji się za dużo liczy, za dużo się chce na przykład od takiego Kiwiora, czy od takiego Zalewskiego, czy od Frankowskiego i tego. No, proszę mi pokazać, czy mamy dużo lepszych zawodników w tej reprezentacji? Nie mamy, którzy byli wzorem dla nich, którzy tego. Tu jest cały też problem, że my mamy zdolnych chłopaków, zdolnych zawodników w Polsce, prawda, ale oni muszą być otoczeni dużo lepszymi, żeby po prostu dobrze współpracować. No i teraz dochodzimy do najważniejszego naszego zawodnika, Roberta Lewandowskiego. Czy on jeszcze, panie trenerze, bo okej, jest znakomity w klubie i tak dalej, ale jednak patrząc na sukcesy w kadrze, tych sukcesów nie ma. To być może jest jeden z jego ostatnich turniejów, no, może ostatni nawet. Czy on jeszcze może być naszym Kobe Bryantem? Czy on jeszcze, panie trenerze, może nas poprowadzić, natchnąć tych chłopaków pozostałych, tak jak to robi w klubie, bo naprawdę w klubie to robi. W Barcelonie, muszę powiedzieć, ludzie się śmiali. W Bayernie, tak. On ma ten magic touch, on to potrafi. Tylko czemu w reprezentacji nie ciągnie tak, prawda? Mam tu właśnie tak by mi się marzyło, żeby on pociągnął tych pozostałych piłkarzy mentalnie, pracował nad nimi też, nie? Bo to nie tylko trener pracuje nad zawodnikami, to pracuje też często kapitan, właśnie, najlepszy zawodnik. Jak Michael Jordan w Chicago Bulls, prawda? Czy on może być kimś tam? Ja myślę tak, żeby dać moją odpowiedź, którą wypowiedziałem się tego, no jest w otoczeniu słabym, prawda? I tych możliwości nie wykorzystuje na boisku ze względu na to, no, że po prostu, no, jak ma się wkoło zawodników, którzy nie grają na wysokim poziomie, więc on tak samo, jego wartość spada. Przypomnijmy dobrze, jak grał Lewandowski, jak był Błaszczykowski, prawda, z prawej strony, z lewej strony był już wyleciał. Nie, ja mówię o na lewej stronie, prawda. Aha. O skrzydłowych mówię, prawda? Więc grali wtedy cudownie, prawda? Bo wtedy i skrzydłowi zacentrowali, dośrodkowali, prawda? Zagrali piłkę jemu. O, to jest typowy zawodnik, jak kiedyś był Gerard Miller. On tak się jest. Umie znaleźć w 16 metrach. Ja za moich czasów mówię, prawda, jacy byli zawodnicy, więc to jest zawodnik, który umie wykorzystać każdą sytuację. I to widać, jeżeli on znajduje się pod bramką, to jest niebezpiecznie, ale musi mieć piłki do tego, żeby strzelić bramki, prawda. To, co zrobił w ostatnim meczu na 3-1 z Neapolem, to on szuka, prawda, i potrzebuje do tego zawodników, bo są skrzydłowi, prawda, w tym w Barcelonie, gdzie te piłki jednak dostaje. Czasami się mu udaje, czasami nie. W tej chwili, no, trzeba powiedzieć, że też wiekiem już nie jest ten sam Lewandowski, który kiedyś był, prawda? Nie, no, niewątpliwie. Ale panie trenerze, ja tylko chciałem powiedzieć, że ja obserwuję też ligę francuską, hiszpańską, też angielską, lubię bardzo portugalską ligę oglądać, to tam naprawdę jedna rzecz jest w tych ligach wszystkich. Liczy, i to Robert Lewandowski też kiedyś ciekawie o tym powiedział, że to samo domagał się Guardiola. Każde zagranie musi być dokładne, przemyślane, w dziadku nawet głupim, na treningu. Ważny jest każdy detal. O tym zawsze Lewandowski opowiadał, jak Guardiola go szkolił i na co zwracał uwagę. Ja mam wrażenie, że
U nas jest potężny problem z dokładnością zagrania. I to w reprezentacji jest to samo i w lidze, i jakby nie przywiązujemy wagi, czy nie wiem, czy trener się ze mną zgodzi. I to najbardziej wychodzi na poziomie reprezentacyjnym, do jakości konkretnego zagrania. Jak podanie to musi być wypieszczone, prawda? Na poziomie reprezentacyjnym to w ogóle powinna być takie ciasteczka same dawane, prawda? Natomiast u nas jest potężny z tym problem. Potężny. I to w lidze. I... Jeżeli mamy taki problem, to jest wszystko na bazie techniki, prawda? Bo tutaj, wie pan, jak pan mówi o podaniu, no to znaczy się podanie w tej chwili, oczywiście, przyjęcie piłki, dośrodkowanie, prawda? To są wszystko sprawy techniczne. Dribbling na przykład, czyli pojedynek jeden na jeden, jak ofensywny, jak go wykorzystujemy, jak gramy z pierwszej piłki, jak gramy na jedno dotknięcie. W tej chwili to, jak się ogląda te zespoły na wysokim poziomie, to zawodnicy mają tak wysoki poziom techniki, że oni grają po prostu piłkę szybką. Oni grają piłkę, która po prostu musi być zagrana szybko, musi być przyjęcie jedno i odegranie, albo na jedno dotknięcie. Piłka jest przyspieszona w tej chwili przez dobrą technikę i tą technikę, którą tworzą w tej chwili, to technika nie tylko indywidualna, ale kolektywna, prawda? Użytkowa, prawda? Panie trenerze, a co się dzieje na przykład, bo może mi to trener odpowie, bo mieliśmy Lecha, mamy Lecha, tak? Naprawdę fantastyczną naszą drużynę, która dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Okej, odeszło dwóch bardzo ważnych piłkarzy, z tego Lecha Skóraś między innymi, tak? Który był takim motorem napędowym, ale wydaje mi się, że jeden zawodnik aż tak nie obniżyłby poziomu drużyny. Ja mam wrażenie dzisiaj, że ten Lech zamiast się rozwijać... Ja szczerze mówiąc, panie trenerze, myślałem, że tak, zrobili ćwierćfinał Ligi Konferencji i że... To będzie taka drużyna, z której będziemy już tylko dumni, prawda? Czy która będzie dominować w ekstraklasie, której okej, czasami sprzeda najlepszego piłkarza, ale jednak będzie robić systematyczne postępy jako całość, jako klub. Natomiast teraz ja nie mogę patrzeć na to, jak oni grają. W sensie po prostu jest to męczarnia. Niby mają przewagę, niby doszedł ciekawy zawodnik, taki jak Ali Golizadeh, Irańczyk, którego ja widziałem w reprezentacji Iranu i on robił niesamowite rzeczy z piłką. Ma naprawdę fantastycznie tam w Iranie grał, w tej reprezentacji i w Belgii też ciekawie grał. No tutaj przyszedł, ja nie wiem, i on nie jest w stanie jednego dryblingu dobrego zrobić. I z czego to wynika, panie trenerze? Z tego, że coś tam się globalnie w tym Lechu zacięło? Czy to jest kwestia trenera Rumaka? Czy to jest kwestia tego, że taki Golizadeh źle się w Polsce czuje i nagle po prostu tak jakby talent mu odjęło? Po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć. Tak no, mogą być różne powody. No, trudno mi jest określić, bo nie znam sprawy od środka, prawda? Może być powód, że zawodnik po prostu jest źle ustawiony w zespole. Prawda? To jest też coś, co nie ma jakiegoś takiego porozumienia między nim a zawodnikami, prawda? Nie ma tej komunikacji, która powinna być. Zmiana i przyjście nowego zawodnika nie zawsze jest łatwa, prawda? Musi się zaaklimatyzować w tym środowisku, musi znaleźć wspólny język z kolegami, musi się dogadać, co on myśli, jak on myśli grać z trenerem, to samo, bo przecież trener to jest ten człowiek, który pomaga, prawda, zawodnikom. Jeżeli oni kiedyś dawali satysfakcję gdzie indziej, to dlaczego mają nie dawać satysfakcji? I tutaj jest jakiś problem, którego trudno mi określić, bo nie znam tej sprawy od środka, prawda? Nie wiem, o co tam chodzi. W każdym razie wykorzystać zawodnika, który ma zdolności piłkarskie i umie grać piłkę i tego, no to powinno się umieć to rozwiązać. Tutaj też to należy do trenera, który powinien znaleźć wspólny język z drużyną, która powinna pomóc temu zawodnikowi, no i zawodnikowi, który powinien tak samo szukać rozwiązania, bo nie będą wszyscy się dopasywać do niego, ale jeżeli się go ustawi w najlepszej sytuacji, jaką możemy mu dać, bo on tego chce, bo czasami
on może nie gra na swojej pozycji, czy po prostu nie może się zrozumieć z niektórymi zawodnikami, bo trzeba tutaj problem rozwiązać, prawda? I tutaj jak nowy, myślę, że te sukcesy, co miał Lech w tamtym roku, no, jeżeli one dzisiaj nie są, prawda, tej, nie ma tej ciągłości w tych sukcesach, to znaczy, że po prostu zawodnicy, którzy odeszli, oczywiście dużo wnosili na zespół, prawda? I tutaj to jest najgorsza rzecz, że szybko ich sprzedajemy, prawda, tych najlepszych. I bierzemy innych, wierzę tej, że no, inni przyjdą, to ich zastąpią, a tu się okazuje, że niestety są problemy. Częste zmiany też dużo częste zmiany mają wpływ negatywny na tworzenie zespołu. Ja myślę, trzeba wykorzystać najlepszych, trzymać zawodników i po prostu wzmocnić ewentualnie co roku zawodnikami, którzy by wnieśli jeszcze coś lepszego. U nas się robi, ja pamiętam czasy Wiśle, prawda, kiedy miałem świetnych zawodników, no niestety zaczęło się sprzedawanie ich i wtedy już nie była ta sama sytuacja, która była na początku, bo gdyby się tych zawodników trzymało, dałoby się duże im możliwości sportowe i finansowe, bo to tak jest w piłce. W tej chwili są dwie rzeczy, to jest polityka sportowa i polityka finansowa w zarządzaniu oczywiście klubów, w zarządzaniu zawodników. Trzeba ich motywować sportowo i trzeba ich motywować finansowo. Tak jest. U nas się przez rok czasu motywuje, zawodnicy są świetni, sprzedaje się ich i później trzeba zaczynać od zera. Panie trenerze, ale z czego ma to brać ta reprezentacja tak naprawdę? Bo cały czas no, rozmawiamy w kontekście oczywiście naszych czekających, bo mówimy tak, mamy mały wybór, ci zawodnicy są słabo generalnie wyszkoleni technicznie, nie wszyscy oczywiście, bo są wyjątki, jak Kuba Moder, jak Robert Lewandowski, no, kilku jest naprawdę dobrze wyszkolonych technicznie, ale to nie o to chodzi. Jeśli Legia i Lech po prostu cofają się w rozwoju, zamiast się rozwijać, Dariusz Miotuski, obejmując Legię Warszawę, ja pamiętam to jak dziś, powiedział, że chciałby, żeby Legia była na miejscu Ajaxu, albo nawet przegoniła Ajax. Ajax ma teraz problemy też swoje, ale jednak no cały czas, mimo że jest to klub w kryzysie, no jest w kryzysie sportowym Ajax niewątpliwym, ale jednak jest wyżej zdecydowanie cały czas w hierarchii europejskiego futbolu i Legii daleko, daleko jeszcze do Ajaxu. I co? I można powiedzieć, że nic z tych zapowiedzi nie ma, a mało tego trener Legii Warszawa Kostar Runiajcz mówi, że Legia to nie jest miejsce do wychowywania młodych piłkarzy. A Czawi co ma powiedzieć, który wystawia trzech dwudziestolatków na Napoli i oni są najlepsi na boisku. Jamal, Kubarsi i ten trzeci, który zapominam cały czas, który strzelił bramkę właśnie Napoli. Najlepsi na boisku. To jak? To w Barcelonie można rozwijać młodych piłkarzy, a w Legii nie, tak? No tak, tutaj oczywiście jest zawsze w piłce nożnej, w szkoleniu i w tym jest ciągłość, prawda? Tak jest. Nigdy nie zapomina się o tym, żeby bardzo dobrych zawodników szkolić na miejscu, dać im możliwości i tym podobnie. W razie kryzysu jakiegoś finansowego, to nie mamy kryzysu sportowego, bo są zawodnicy, prawda? Jeżeli my nie mamy jakiejś ciągłości do tych, żeby stworzyć coś dobrego dla piłki nożnej, tą ciągłość to są zawodnicy, którzy się szkolą dobrze, my ich widzimy i traktujemy jak zawodników, którzy kiedyś w przyszłości będą zastępować tych, którzy grają w tej chwili w pierwszym zespole. Także to jest bardzo wiele czynników, które mają wpływ na to, żeby po prostu klub szybko nie upadał. U nas niestety no, jest jak jest, ta struktura powstała w polskim futbolu, jak w innych krajach, tych krajów wschodniej Europy. Dano nam możliwości, ale po prostu nie mamy tych możliwości sportowe, może jeszcze mamy, ale nie mamy finansowe, które pozwolą nam
Oczywiście, bo sportowe można by było z młodych chłopaków polskich dużo wykorzystać, prawda, rzeczy, a nie już mając 16 lat, już ich wysyłamy za granicę, bo żeby ratować finanse klubowe, czy jakieś tam inne, tak jest. Czy ratujemy się finansami co roku, no bo niestety, żeby zawód, ale szkolenie młodzieży kosztuje dużo mniej, jeżeli się oczywiście. W stosunku do zawodników obcokrajowców, którzy przyjeżdżają, no płacimy za nich duże pieniądze, a na polskie warunki, prawda, a nam satysfakcji nie dają. Prawda, oni nam nie dają i to się widzi, prawda? Dlatego może i też jest tak, że my w szkoleniu młodzieży no jesteśmy bardzo daleko, żeby po prostu... Słabi jesteśmy. Panie trenerze, powiem jedną rzecz. Ja mam taki autorski program rozwoju sportu w Polsce. On jest... Ja się inspiruję rozwiązaniami ze Stanów Zjednoczonych. Nie ukrywam tego, uważam, że mają najlepsze rozwiązania szkoleniowe pod względem ogólnosportowym. I tam, panie trenerze, proszę mi uwierzyć, nikt nie rezygnuje z norm w szkołach, z WF-u w szkołach, z zawodowych, prawie że zawodowych drużyn na poziomie koledżu, czyli szkoły średniej, i na poziomie uniwersyteckim, czyli ligi studenckiej. Ja uważam, żeśmy zniszczyli rozgrywki SKS-u szkolne, zniszczyliśmy rozgrywki w szkołach średnich i bardzo słabe są u nas rozgrywki uniwersyteckie. A gdyby, panie trenerze, zbudować system od szkoły podstawowej, bardzo rozbudowanych lig na poziomie podstawówek, na poziomie szkół średnich, na poziomie uniwersyteckich i gdyby wybierać z tych zawodników i zawodniczek i dziewczynek najzdolniejszych do piłki nożnej, na zasadzie draftów, do piłki nożnej, do piłki ręcznej, do koszykówki, to zobaczmy, ile my tracimy. Bo gdzie się gra? W szkołach, prawda? Nie, bo tak, ale całkowicie się z panem nie zgadzam. Aha. Ja myślę tak, że w tej chwili no, jest taki kierunek na świecie, że i tak było kiedyś, niech pan uważnie słucha, że talenty szkoliło się w klubach. Okej. Talenty, tylko trzeba w klubach taką strukturę wytworzyć, która by sprawowała od dzieciaka, od 6 lat, to co robią teraz tu na Zachodzie. Niezależnie od tego, co jest w szkołach, niezależnie od tego, co jest tam w Polsce, to teraz szkoła podstawowa i gimnazjum. Średnia. Gimnazjum i liceum. Tak. Tak, gimnazjum i liceum. Także nie przeszkadza, bo każdy wyszuka w tym środowisku piłkarskim, w sporcie swoje miejsce. Nie wszyscy mogą być piłkarzami, nie wszyscy mogą być siatkarzami, nie wszyscy mogą być koszykarzami, nie wszyscy mogą być w gimnastyce, tak, prawda? Każdy wyszuka sobie przez... I on sobie nie robi to, nie w szkole zapewnią, żeby to robił. Ale piłka nożna to jest klub. Nie ma innego rozwiązania. Klub, federacja, okręgi, takie struktury trzeba wytworzyć, żeby oni się rozwijali, prawda, piłkarsko. Bo w tej chwili tutaj na 5-latki tutaj zaczynają w klubach. To nie przeszkadza na przykład we Francji. Rodzicom to nie przeszkadza, jak dziecko w szkole robi sobie tego. Ale my chcemy zawodowców. My chcemy zawodników profesjonalnych, tych, którzy będą kiedyś w przyszłości nam dawali satysfakcję. Jedna rzecz, co jest najważniejsza do zrobienia, wytworzyć struktury w klubach pod względem polityki sportowej i finansowej. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy cały czas kuleć. Będziemy cały czas mieć problemy. I będą na wszystkie kluby światowe, obojętnie gdzie, czy to w Europie, w Azji, czy je tego, to wszędzie będą nam uciekały, bo my mieszamy coś, my coś niby robimy i tego. Mamy ekstra klasę. No ta ekstra klasa, no co ona nam robi w stosunku do oczywiście futbolu? Sprowadza ludzi do pracy tu u nas w Polsce, młodych, którzy
nie dają na się młodych. Oni nie sprowadzą młodych, oni sprowadzają niezawodników, którzy nie mają poziomu, żeby walczyć o w konkurencji z drużynami oczywiście mistrzostwa. Panie trenerze, a zgodzi się trener ze mną, że poziom Ekstraklasy jest naprawdę słaby? Jest naprawdę słaby, nie oszukujmy się. Oczywiście bo... jest słaby, ale co zrobić? To jest struktura, która powstała, żeby ratować piłkę nożną, a FIFA zrobiła to, żeby ratować, żeby jednak te zespoły z tych krajów wschodnich też uczestniczyły w rozgrywach europejskich. Prawda? A, Liga Konferencji jest po to zrobiona. No, na przykład, no i tego. A my jesteśmy w tej kategorii, że nie idziemy do przodu w górę, tylko jesteśmy w kategorii tych średniaków, prawda? I tak zostaniemy i nawet jeszcze gorzej będzie, bo niektóre państwa oczywiście inaczej myślę, a pamiętam to, co przechodziłem we Francji, bo przecież miałem relację, bo jestem w związkach zawodowych, w syndykacie jestem, to wiem, jak to żeśmy po prostu analizowali i co robili, żeby polepszyć wszystkie struktury, żeby ten futbol poszedł oczywiście w górę, światowy. No także wiem, jak to się wszystko odbywało. Jeżeli pan w swoim kraju nie postawi na własnych, oczywiście, jak to się mówi, zawodnikach, którzy chcą zrobić karierę, a później oczywiście ewentualnie, jak już będą zdolni do tego, żeby grać za granicą, żeby ich puszczać, tylko po prostu w dalszym ciągu już zaczynamy puszczać młodych i to z rodzicami wyjeżdżają i oni tam karierę robią, ale może robią, albo nie robią, bo w Polsce... Albo nie robią, tak jest. No, to jest skomplikowane, ale myślę, że na pewno, jeżeli nie postawimy na pracę solidną w klubach, nie zrobimy nic. Podstawą sukcesów są kluby. Podstawą sukcesów są kluby. I kluby powinni oczywiście zagwarantować prawdziwe szkolenie oczywiście piłkarzy od tej najmniejszej kategorii do tej najstarszej. Jeżeli tego nie poustawiamy, no, ja nawet słyszałem też, że czasami się zdarza w Polsce, że są dotacje pewne, prawda, dla klubu oczywiście amatorskiego, no to te pieniądze się daje się do na przykład, bo brakuje tam w tych zespołach starszych. Dlaczego tym młodzieży zabieramy pieniądze? Ta struktura nie pójdzie w tym kierunku dobrze i ona jest zła, dlatego żebyśmy po prostu poziom piłki nożnej polepszyli. Tak, ale my jesteśmy, kiedyś pan trener powiedział, my cały czas jesteśmy amatorami i ja się z tym zgadzam. Uważam, że nie mamy ligi zawodowej cały czas. Uważam, że, no panie trenerze, ja dam prosty przykład, znów ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jest liga hokejowa, nie? Hokej teoretycznie to nie jest taka najważniejsza dyscyplina i tak dalej, no ale jest derby Nowego Jorku, panie trenerze, jest gra New York Rangers i New York Islanders i na meczu hokejowym jest 75 tysięcy ludzi, 75 tysięcy ludzi, bo grają tam najlepsi hokeiści na świecie i to jest spektakl po prostu sam w sobie i New York Rangers, New York Islanders nie mają dotacji z miasta, z Nowego Jorku. To są samofinansujące się przedsiębiorstwa zapełniające bez przerwy swoje hale, a my, nie wiem, nie jesteśmy w stanie zapełnić stadionu w Legii Warszawa, gdzie przychodzi połowa widzów na najpopularniejszy w Polsce sport i najlepiej to by wszyscy chcieli też po tą dotację pójść do miasta. No tak się też na dłuższą metę nie da, prawda? To jest amatorka, panie trenerze. No tak, ja tutaj poruszyłem dwie sprawy, tak, które są bardzo ważne, żeby po prostu umieć je rozwinąć w Polsce. To jest sprawa polityki sportowej i polityki finansowej. Jeżeli to nie zgramy, bo przecież jak to jest możliwe, żeby samorządy oczywiście byli sponsorami klubów zawodowych, określmy to. Zawodowych, tak jest. To są pieniądze z podatników, prawda? Tutaj to no jest tak, do, nie, no.
tutaj w zawodowstwie to jest nie do pomyślenia, żeby na przykład pieniądze od obywateli, żeby dawać na piłkę nożną. No to jest, bo panie trenerze, czy pan trener sobie wyobraża, żeby PSG poszło po dotację do Paryża, do miasta, do mera? No, to że lada. Nie, no, oczywiście miasto płaci, bo struktura, na czym ona polega, zawodowa. Znaczy, ona jest osobno ze strukturą amatorską w jednym klubie. No tak, no ja to rozumiem, tak, tak. Na rozgrywku. W jednym klubie, także ten klub, bo jest taki dekret czy ustawa, że ten klub amatorski ma tą samą nazwę jak klub zawodowy i on jest na innym statucie tylko, on jest na statucie amatorskim, nie jest na statucie amatorskim. Więc dotacje daje, proszę sobie wyobrazić dzisiaj, takim PSG na dotacje na ten ich klub amatorski daje 1% z budżetu rocznego, a oni mają prawie że miliard euro budżetu. Więc klub ten zawodowy z tego miliona, który wydaje oczywiście budżetu, musi dać oczywiście 1%. To ile to robi? To jest wielka suma, prawda? Wielka suma, zgadza się. Także to są sprawy, które jeżeli tego nie ustawimy, natomiast wszyscy sponsorzy, bo to są sponsorzy prywatni, prawda? Jeżeli oni po prostu się angażują finansowo, żeby płacić w klubie za reklamę, za to, że po prostu sponsorują klub, no to wie pan, w tej sytuacji oni mają ulgi podatkowe, przedsiębiorstwa, właściciele mają, to trzeba pomóc im, bo oni się co roku, na przykład jest taka ustawa, że ludzie, którzy na jakieś charytatywne, czy jakieś oczywiście układ sportowy, czy jakieś inne, no trudno mi w tej chwili tego, to oni mają prawo sponsorować, dać pieniądze na to, żeby to istniało, dany klub, czy tam ten, i oni z tego mają ulgi podatkowe. Oczywiście. Panie trenerze, a jeszcze tylko jedną rzecz zapytam, bo zawsze mnie to ciekawiło, jak francuscy trenerzy i w ogóle ta społeczność piłkarska patrzy na przykład na Polskę przez pryzmat tego, że w sumie łatwo z nami wygrali na Mistrzostwach Świata i tak dalej. Czy dla nich jesteśmy w kryzysie dużym? Jak to z punktu widzenia, ja wiem, że Francuzi patrzą przede wszystkim na siebie, ale wiem, że też no, trener rozmawia przecież z różnymi szkoleniowcami francuskimi i tak dalej i znacie się. Dla nich jest to dziwne, że Polska jest w tak słabym miejscu, czy jak oni to zbierają? Oni na to nie zwracają bardzo uwagi. Oni uwagę zwracają w momencie, jeżeli Polska jest przeciwnikiem dla nich, oczywiście w danych kategoriach wiekowych do gry. Czy to będą młodzieżowych, czy tego. A jak graliśmy z nimi na Mistrzostwa Świata w 1/8, to jak jakby... To uważają, że jednak w tym zespole są zawodnicy, którzy grają w dobrych klubach, prawda, zachodnich. I to trzeba było wziąć pod uwagę, prawda, że uwaga, bo jednak Polacy mają dobrych zawodników, przykład Lewandowski na przykład, czy tam sobie wybierają tych najlepszych, no i wiedzą, że nie trzeba lekceważyć ich. Także tak tylko się na tym opierają, ale teoretycznie mówiąc, no to jest przeciwnik do pokonania Polski. Dla nich tak, łatwy. Znaczy nie mówmy tak, że tak łatwy, bo jednak teraz te wszystkie kraje jednak, którzy byli w trudnych sytuacjach, między innymi Polska, no jednak ma jakieś ambicje i zawodnicy też mają ambicje w klubach, gdzie są w dobrych warunkach sportowych i finansowych, więc przyjeżdżając do reprezentacji, jeżeli dobrze myślą, prawda, są umotywowani do tego, żeby dobrze grali, prawda? I jest ich obowiązkiem,
też ich, żeby dobrze grali, bo to jest niemożliwa rzecz, że oni, tylko że to, co mówię, że no, nie mamy zawodników, którzy mają jakąś taką osobowość, prawda, mają to, co potrzebne jest w drużynie, że są wodzami, tak, niektórzy, bo to trzeba musi mieć jakaś grupa prowadząca innych. Jak tutaj żeśmy rozmawiali z Jarkiem na temat Marczuka, prawda, czy bym go postawił na ten mecz z Estonią. Ja myślę, że ma czas Bułka, chociaż już jest na topie, bo tam rekord pobił kiedyś, ileś tam minut bramki nie stracił, ale to jest, nie jest jeszcze międzynarodowiec, tak, Wojtek w konkurencji, jak Wojtek. Pewne rzeczy trzeba analizować normalnie, to co się, nie można kogoś też przez decyzję jakąś od razu spalić, prawda, to co myślę o tym Marszczuku, tak. Na przykład, albo innych, ja myślę, to się wszystko naturalnie, trzeba doświadczenia, takie doświadczenia jak jest w klubach zawodowych, to mają 18-latki już, oni zaczynają w pierwszych zespołach grać. Jak Jamal, jak Lamin Jamal. Na przykład, oni, taka Barcelona dzisiaj, jakie ona ma problemy? Ona ma problemy finansowe, a jeżeli chodzi o zaplecze, niech pan zobaczy. W tamtym nie roku, ma żadnego problemu. W tamtym roku mistrzem Hiszpanii byli. Tak jest. A dzisiaj są w ćwierćfinale. A dzisiaj są na nie wiem, drugim, trzecim miejscu. Daj się teraz są jeszcze. No, ale jeszcze no tak, ale są na wielkim. Także oni nie mają tych problemów, co my, prawda? Oni mają zawsze grupę zawodników zdolnych, które tą pałeczkę przejmują, prawda? Po tych zawodników, co odchodzą. No i dalej to idzie. My natomiast się w tym wszystkim no, troszeczkę męczymy. Prawda? Zdecydowanie. Panie trenerze, na koniec już chciałem zapytać, czy trener wierzy, że my pojedziemy na Euro i co by trener powiedział Michałowi Probierzowi, gdyby on spytał, co mam powiedzieć drużynie? Dwa takie pytania na sam koniec. Ja myślę, niech zostanie sobą, niech kontynuuje to, co myśli, bo oczywiście tutaj ja myślę, cały czas, jeżeli selekcjoner selekcjonuje, no to decyzje podejmuje on, no i rzeczywiście jednym się to podoba, drugim się nie podoba. Ja myślę, musi być zdecydowany, sobie ukierunkować. W tej chwili myślę, idzie w dobrym, tym co mamy materiałem, że idzie w dobrym kierunku, chce wykorzystać wszystko, co jest możliwe, z tymi zawodnikami, którzy są do dyspozycji, prawda? Tutaj cudów nie wymyśli, musi z nimi po prostu robić wyniki, prawda? I się zakwalifikować, z czego mu życzymy. Nie będzie to łatwe, dlatego że to, co mówię, że zawodnicy w tej chwili mogą na pewno lepiej grać pod warunkiem, że częściej będą grali razem, prawda? Nie będzie częstych zmian. Tutaj w tej chwili widzę i czuję, że jest ta drużyna, którą ja osobiście widzę, że innej, lepszej, ja mówię grupa, a później jest wybór jest tych zawodników podstawowych, czy tam 15, 16, prawda, później przy zmianie i tego trzeba możliwości trzeba wykorzystać. Ale mówię, że w tej sytuacji, jaka jest, jest to grupa najlepsza, która może w tej chwili grać. Pewnie, że wspomniałem o Skurasiu, Skuraś, prawda, który Milikowi też się dawało dużo szans. Tak, bardzo. I stracił też dużo na wartości. Zresztą ma też problemy w klubie, bo to zawodnik piłkę umie grać, tylko ma jakieś tam problemy. Ja myślę tak, o tym mówimy z Kurasiu, no szkoda, że taki był młody, no nie wiem, gdzie on zniknął, ten Peda, prawda? U21 jest, w reprezentacji młodzieżowej. Proszę? Jest, pamiętam. W reprezentacji młodzieżowej jest. No tak. No, możliwe, no ale ten chłopak według mnie on się sprawdził nawet w pierwszym zespole. Dlaczego nie gra dalej? No, pewne decyzje, ale tutaj myślę to, co jest w tej chwili, no to
jest maksymalnie możliwy, jeżeli chodzi o zawodników, którzy mogą grać w reprezentacji, i trzeba stworzyć zespół, który zacznie wygrywać. Tak, czyli trener jeszcze wierzy, jeszcze wiara jest. Ja zawsze, jeżeli chodzi z natury, jestem optymistą zawsze, tylko z tyłu za to optymizmem wiem, że to nie będzie łatwe. No właśnie. I to jest... jest problem. Tutaj z tyłu to wiem, że będzie ciężko, ale optymistycznie trzeba zawsze patrzeć. Trzeba zawsze grać na zaletach zawodnikach, niż na wadach, bo to na wadach nie wygramy meczu. Trzeba grać na zaletach zawodników i trzeba motywować ich maksymalnie, żeby po prostu wygrywali. Tak jest, a takim przykładem, panie trenerze, jeszcze powiem, że trzeba zawsze wierzyć, było Wybrzeże Kości Słoniowej, przecież teraz na ostatnim Pucharze Narodów Afryki, kiedy już wyrzuciło trenera Jean-Louis Gasseta, wydawało się, że nie awansują nawet z grupy, a ostatecznie wygrali turniej. Niebywałych okoliczności. I też mam coś z tym wspólnego, bo ten trener Jean-Louis Gasset był moim asystentem w Montpellier, i ja go wybrałem, prawda? No ale trener ma czasami szczęście, czasami nie. Przykładem może być, że Jean-Louis Gasset poszedł niedawno do Marsylii i oni wygrali pierwszy mecz europejski 4-0. No, wczoraj się modliłem, żeby jednak nie stracili czwartej bramki, bo to już by była katastrofa dla Marsylii. Dobrze, że w końcówce w doliczonym czasie strzelili tą jedną bramkę, bo cały czas była nerwówka. Także Jean-Louis Gasset to był chłopak, którym on był trenerem w szkoleniu młodzieży w Montpellier. I przypatrzyłem się jego pracy, oglądałem jego zdolności, no i go wziąłem, prawda, do pierwszego zespołu jako asystenta. Później z Laurent Blanc. Laurent Blanc też u mnie był w Montpellier jako zawodnik. Później po zakończeniu kariery Laurent Blanc go wziął jako asystent do reprezentacji Francji. No, także mam, jak to się mówi, wielki szacunek do niego. No, znamy się dobrze. Oczywiście no, mu pogratulowałem za osiągnięcie, że zakwalifikował się do ćwierćfinału. Także wszyscy są zadowoleni. No i zmiana trenera mu dobrze zrobiła też. No niestety no, pewne decyzje jeszcze szybko czasami podejmuje. Podjęli w Wybrzeżu Kości Słoniowej szybką decyzję, która była fantastyczna. No w sumie tak. Wygrali. Wygrali z osobnościami Afryki, prawda? I trenera stracili, trener no poszedł właśnie do innego klubu, no i po prostu robi dobrą robotę. A rozmawialiście coś telefonicznie po tym turnieju, czy nie? Tak zapytam. A właśnie, jak on to odebrał? Miał jednak trochę satysfakcji, że chłopaki wygrali ten turniej, czy jednak smutno by było, że nie miał satysfakcji, bo to jest miał to. Chyba też. Proszę? Miał chyba jednak mimo wszystko, nie? To no oczywiście, było mu smutno, że musiał w czasie tego opuścić, prawda, no komu by nie było smutno. No wiem. No ale wie pan, my jesteśmy tylko ludźmi, doszło do pewnych oczywiście rozmów, komunikacji, która nie spodobała się oczywiście w Wybrzeżu Kości Słoniowej. No i decyzja nastąpiła oczywiście negatywna dla niego i musiał opuścić reprezentację. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Dużo zdrowia życzę, dużo też takiego wigoru, który trener ma i mam nadzieję, że się połączymy. Ja od razu już trenera zapraszam po meczu z Estonią. Zrobimy sobie fajny program, także już tu trenera nie ma problemu. Rezerwuję. To gdzie, w którym miejscu pan ma to tam cały swój ten... Ja mam w ogóle nowe studio, mam właśnie w Dzierżoniowie, w województwie dolnośląskim i tutaj mam fajne koszulki,
które Paweł Skrzypek, był reprezentant Polski właśnie mi i ambasador kanału prezentował. Tutaj jest koszulka CKS-u, czeraś Legii Warszawa Pogoni, w których grał, jest też Sardecki. A Dzierżoniów to tam nie robiono radia tam w Dzierżoniu? Tak, tak, to tam właśnie była fabryka pamiętam. Diory. Tak, gdzie fabryka tak, Diory była. Tak, jaka to była marka? Diora, panie trenerze, Diora, tak. I pod Górami Sowimi, fajna taka miejscowość. Ja mieszkam w Bielawie, czyli trochę jeszcze wyżej, więc to taka Dolny Śląsk, mała Szwajcaria, nazwijmy to tak. Tak jest, nasza ale tam Polska. Ale pięknie, bo tam i są góry, i prawda, i no, ładne okolice. Tak, fajnie. Kiedyś pan trener będzie, to serdecznie zapraszam. Chciałem być na gali Ekstraklasy, ale wtedy jak trenera zaprosiła, nie chcieli mi dać akredytacji, ale myślę, że się jeszcze spotkamy na żywo w Polsce, bo to myślę, że też będzie bardzo fajne. Panie trenerze, bardzo dziękuję i od razu zapraszam. Jesteśmy umówieni już na pomoc. Okej, kłaniam się. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, panie trenerze. Do widzenia. Henryk Kasperczak, jak zawsze przygotowany, jak zawsze analityczny i myślę, że program, mam nadzieję, że dla wszystkich widzów kanału Cionął po oczach był ciekawy. Subskrybujcie, lajkujcie kanał, zalajkujcie też ten materiał, jak wam się podobało. Trzymamy kciuki za reprezentację Polski, za to, żeby awansowała, za to, żeby po prostu, żebyśmy się nie musieli wstydzić i żeby drużyna Michała Probierza była takim naszym redeem team, czyli drużyną odkupienia, jak to mówią Amerykanie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, subskrybujcie i bądźcie z kanałem Cionął po oczach.